Hej moi mili, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, zresztą widać i słychać, Adamek. Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z Far Cry Primal. Tak profesjonalnie, angielski, jak ja się tym zachwyca. Dobra, żeby nie pintoli znów za długo. Moi drodzy, i dzisiaj jest dzień święty, ponieważ Adamek wrzucił film, tak, z Far Cry'a. Tak, i to już drugi z rzędu w tygodniu, czyli jeden w tygodniu i później za tydzień znów w tygodniu. Tak, tak, to ja się staram teraz wrzucić regularnie, ponieważ troszeczkę już tu tam ogarniałem, tak troszeczkę się tak znam. Tak, no jednak się nie znam, ale się troszeczkę tak tyle, moi drodzy, znam. I moi drodzy, dlaczego widzimy się teraz w menu, a nie gdzie indziej? Dlatego, że no, najpierw chciałbym troszeczkę inaczej już rozpocząć, a z drugiej strony chcę też kilka fajnych rzeczy pokazać, tak na 10 sekundek, iż nasza populacja naszych ninja się zwiększyła do ponad 104, jest nas teraz bardzo całe mnóstwo. No i teraz jedynie tam jakieś punkty umiejętności dostajemy, co jest w sumie też spoko. Znaczy nie będę wam to zatruwał, bo mogę wam tu... O Jezus, co mi tutaj jeszcze przychodzi za wiadomości. Nieważne. Tu jakieś tam pierdoło, możemy chatkę jedną rozbudować, drugą chatkę, ale tu potrzebujemy jeszcze jakieś tam skórki, nie skórki. I ciągle nie znalazłem tej skóry Ciona i jestem bardzo z tego smutny i bardzo z tego zły. No ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz, umiejętności, no to tak jak w sumie było. Ale wytwarzań mamy bardzo jedną fajną rzecz, ponieważ możemy tworzyć nareszcie mundurek. Za mundurkiem, panny sznurkiem, czy coś takiego kiedyś było. Ale go sobie wytworzymy, teraz będzie nam cieplutko i milutko, już nie musimy do naszej kochanej żonki. Chociaż jeszcze mogę coś tu wytworzyć, ale widzę, że chyba już nie. Aha, pułapki, ale to mi szkoda, drzewo w sumie nie wytworzę sobie. Tego, moi drodzy, gdzie jesteśmy, ponieważ... najpierw myślałem, żeby zrobić tutaj zadanie z tygrysem, tak, żeby zdobyć tego najstraszniejszego z najstraszniejszych tygrysy, których możemy złapać i opanować. Ale jednak tak sobie myślę, kurde, ja mam dzisiaj maki, mam maki, smaki na coś grubego i powiedziałem nie. Nie, ale proszę państwa, idziemy po tą maskę Kratiego, tak to się chyba wymawiało. I tu musimy do tego naszego Szymonka iść i tą maskę odebrać. Ale jak już tak po drodze się tu trafił stos, jak się trafił stos córki słońca... Słońca? Stos córki słońca, co? No jest widać, że też na trzeźwo tego nie robili. No ale to jak widać, jak jest po drodze, no to trzeba się nim zająć. Tak, no powiedzmy, no trzeba, tak? No ja choćbym i nie chciał, naprawdę nie chcę robić nic złego, no ale jak... No jak trzeba, no to powiecie, że nie. No i także przygotowałem sobie mojego kolegi. Chciałbym być mojego najlepszego kolegi, a którego w sumie już troszeczkę może i znacie. No bo co mam powiedzieć, że nie znacie, jak go znacie. No, wiecie jak się nazywa, wiecie kim on jest. Wiecie, co on właściwie potrafi. Także, moi drodzy, cóż ja wam mam tłumaczyć, tak? Ja tylko przyszedłem, powiedziałem, dzień dobry, proszę państwa, mój teren, no i to w sumie tyle, nie? No, a on się już właściwie zajął resztą, nie? Jeszcze tym. No i tak właściwie było, nie? No taka historia, no żeby nie było, że znów gadam, pierdu, no to zrobiłem i w sumie koniec. Jeszcze podpalimy, żeby była ładna animacja. Psz! Tak, sowiutka moja, lecz piękniuśka. 12 na 16 od słońca, że stosów córki odbite, dobra, jak będę miał 16, czyli jakby, o i plus 3 te, czyli jak będę miał 16, nie, tygrysie się nie zbliżej, bo ty go po tym bajesz jeść. So, pójdziemy dalej z nim, bagniak, tak. Bo to czyli, jak dobrze rozumiem, słuchajcie, bo mi się niekiedy trafi coś tu mądrego wymyśleć. Aha, tu muszę iść tą drogą. Czyli jak dobrze rozumiem, czyli jak 16 tych stosów przejmę, to będę mógł mieć jego córkę. O, proszę. Ale czekajcie, bo jest jeden mały kłopocik, ale taki malutki, ale na kłopocik. Ponieważ jak ja tą jego córkę tego cmentarza dostanę, to ja ze swoją zrobię wtedy. To też nie jest taki punkt nie do przemyślenia, trzeba przemyśleć, zrobić odpowiednio. Chyba, że ją mieć tutaj. Halo? Czy ktoś mi może wytłumaczyć, jak mu tak stano? Co wy tu? Co potrzebuje ta? Co się stało? Halo? Co mamutki potrzebuje? No, piękne mamutki. Dobra, pędzimy. Więc za dobre w ogóle tak a propos, bo to się rozgadnie się. W ogóle stała mi się dzisiaj bardzo przykra sprawa. Ała, i to nie żadna zabawa, ponieważ... Obsasa! I do lasa! Ops, o Jezus! Ale śmiała.
peszka, że tak żeś mi pod mojego meszka trafiła. Ale ja nie żart. Ja czułem jak przyjdę ze szkoły, że to będzie dobry dzień na nagrywanie. I w sumie stała się taka sytuacja, że przychodzę sobie przychodzę sobie do pokoju i się tak brzydko uderzyłem w palec, mnie boli. Tak strasznie. Dobra, mamy tu jakąś, widzę, dziurę, właściwie jaskinię, powinienem bardziej tak się prawidłowo wysłowić, ale zróbmy sobie tutaj te wszystkie takie magiczne nasze rzeczy. Tu mamy, podpal sobie, tak, włócznie zawsze sobie podpal. Wow! Hola. Aha, dobra. To czyli jak nie mogę mieć tego, to sobie wezmę mojego. Zobaczmy, co on tu mi powie. Czy to jest dobry pomysł, żeby tam wchodzić? Oczywiście wszyscy wiemy, że to nie jest dobry pomysł, ale oczywiście wiemy, że wszyscy musimy tam wejść, bo jak? Dobra, hopsa, nareszcie trzeba się umyć. Umyć po tych kilku miesiącach, w sumie raz na rok. Wypada, nie, jak to opowiadają. Ale to i tak nie zmienia faktu, że mnie strasznie pali. Tak, i co jeszcze chciałem dodać, moi drodzy, iż. Moje koniec już nie umie dychać. Że jak przejmuję tą maskę, to jestem w sumie... Wow. To tam jest ten ich boszek. A to dlatego tu jest taki flek w tej jaskini. No proszę. No proszę. No proszę, aha. Czyli wszystko... O. Że ten tak jakby... Tak... O Boże, każesz mi skaczeć, to ten ci nie skacze. Pytanie, jak to zrobić teraz, bo chyba tu wsparcia nie wezmę, nie? Pytanie jak? Drugi. To są modlą. Pytanie tylko, czy jest ich tu dużo, czy bardzo dużo? Sprawdźmy tylko, czy... Coś tu co chłopie zrobił. O Jezus. O Jezus. O Panie! Pomodlę się za ciebie, paciorko, rano odmówię, ale na razie to ci powiem szczerze, mój przyjacielu, że nie jestem w stanie nic więcej zrobić, mimo iż bym chciał. Tak, woli takie śmieszne historie, powiem taką historię życia wziętą, bardzo życia wziętą, taką troszeczkę śmieszną, ale jednak nie śmieszną. Oj, nie mamy tu, nie, tu nie ma, spokojnie się, nie martwcie, że mieliśmy wycieczkę jakieś, nie wiem, półtora tygodnia, tydzień temu, tak, półtora właściwie tygodnia temu, i kolega tak sobie zasnął. Allahu, kolega sobie tak zasnął, że inni koledzy wzięli, wynieśli mu ten łóżko i dali po stół pipokowy i on tam zasnął. I to było całkiem ciekawe. Ten jest dobry. Dobranoc. Ja lubię takie ciutkie, ale szybkie, taki szybki, cichy. Skromniutki, nieskromniutki. Ale załatwi co trzeba. Tego gościa muszę tam załatwić, ponieważ... On mi tam będzie chciał naskoczyć. I to może kiepsko wyjść. Ale czekajcie, bo się teraz wszyscy naraz zbierają. Co będzie tak? Póki nie trzeba ich alarmować, to ich nie trzeba. Jeśli się nie muszą denerwować, to niech się nie denerwują. Jak będą musieli, to niech się denerwują. Ten tam gdzieś łazi, kontakt. Co wy tu ludzie robicie? Powiem wam szczerze. Wiecie, że ja mam cierpliwość. To sporą, ale... Ten coś tam se rzeźbi. Ale to tak... Powiedzmy, że... Tak. Aha, to żeś tu rzekała. Żegnamy pana w białym, żegnamy pana w masce. Żegnamy pana tego, jeszcze ktoś? Ktoś? Kto chciał? Halo? Halo? Gdzie wy jesteście?
Nie, 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 my tu nie ma, nie, nie, nie. Nie, 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 teraz niech sobie ten duży tam zostanie. A sobie. To jest ta maska. Twarzowe. O. Coś ona. Piękna jest, ale jaka zabójcza. A. Teraz jakby mój mamut z góry tak leżał. Spalisz mnie. Jebut! Oh shit! Was is here geschehen? Uciekli z grosy Kartiego. Dobra, ją z tą pindalą, ale jak? Jak ją z tą pindalać? Gdzie tu jest wyjście? Gdzie tu jest wyjście? Halo? Uciekamy, pędzimy jak biember. Czekajcie, ja tu muszę się czegoś zapaść, żeby tu wyżej wejść, nie? Czy coś takiego? Dobra, dawaj, 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 pędź! Pędź, ninja, pędź! Dobra. Niezła akcja, ale ciekawe, czy ona żyje w ogóle, ta babka. Oh, fuck, fuck. Okej, okay. Nie! Hopie! Kobitko właściwie. Ty idź już spać. To już ta godzina. A, nie mam się. Tu. Ta. Dobra, spierdzielamy stąd. Niech się tu bawią sami ze sobą. Bęk, żegnamy panią. W kolorze niebieskim. Coś tam za mną chyba spadną, ale to nie szkodzi właściwie. To tam. To tam właściwie mniejsza o to. Mhm. Właściwie powiem szczerze, dzisiejsze czasy słońce, że są do pokonania, do walki, jeśli chodzi o walkę, wręcz sporo łatwiejsi do załatwienia. Ale no, jak się tak zbiorą w kupie, to naraz ich jest dosyć, można powiedzieć, niełatwo załatwić. Mimo wszystko, mimo nic. Mamy tu jeszcze SMS-y, pisze, naprawdę nie muszę kiedy SMS-y wpisać. Może to po prostu nie ta godzina czy coś. Łapcie tego! Serio? Hopie! Hopie, o takie kilometry robię, a ty mnie tu zratuj! Jeszcze raz, dawaj! Co my tu jeszcze piszą? Nie! Dobra, jak to mówili, każdy rycerz przepłynie Morze Czerwone dwa razy. Tak ja też bym musiał tak zrobić. Już hopsaj tu do góry. Bez zbytnego pindulenia. Nie wiem czemu, ale czuję po prostu na tyłku. Dawaj, dawaj, pol! Shit! Jezu, jacy wściekli się zrobili. Polcie się tam! Wypolcie się! Dobra. Przejście jest. Co idzie dalej? Aj, nie złapał tego. Dawaj, dawaj, do góry, szybciej, 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 szybciej. Jest to łapka. Tak. Tak, dobra, teraz co? Teraz tu. Jezu, to nie za tunele tu porobili. Nie można było normalnie wyjścia zrobić schodami czy coś takiego. Czy tak trudno zrobić schody w tych czasach, czy co? Och. Spinkalać stąd. Szybko tylko to jest możliwe. Serio, muszę się z nimi wszystkimi bić. Jepa, ty co ty? A nie, to ten wściekły. Nie, 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 nie. Proszę pana, nie chcę z pana rozmawiać, naprawdę. To nie jest moment, to nie jest czas na rozmowę. Naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, że kiedy idzie sobie porozmawiamy, a dzisiaj powiedzmy sobie tylko i wyłącznie
że żegnamy się nawzajem. O, to fajnie, podchodzicie mi po celownik. To mi się podoba, podoba mi się coś takiego. No jak właściwie wrogowie robią to, co muszą. Czyli właściwie podchodzą tylko i się mnie poddają. Dobra, teraz mam pędzić do swojej wioski, tak? A właściwie mam mnie przeniesie, tak też podejrzewałem. Myślę, że to chwila na... Może nie KitKat, ale na przerwa. Samo raz. Tak, w ogóle no musimy się dzisiaj wyrobić, fabularnie dzisiaj mamy mecz, tak, Polacy grają już za chwilę. Polska, Litwa, także musimy zobaczyć, to nie ma tak. Ja wiem, że czasami tak ja sobie tematyki ruszam, mieszam, ale wiecie, to moje filmy są często filmy o mi poza i fabułą, filmami to jest życia, co się mnie dzieje, także moi, tak to jest. Tak to jest i mam już w sumie przedostatni tydzień szkoły, właściwie ostatni, tak, bo... Nie, przedostatni. Zanim to się zawaliło, akcja, klub zakończona, kratia. Aha, to no super. I... O, ale agencje. Księdza się odprawia za swoje dni. Kratis, praszkła. Kraty. Au. Kraty. Parete. Kraty dwaja. Maci. Powiedz im, czemu mnie to nie dziwi specjalnie. Pewnie mają piękny zapach, nie? Serio? O Boże, jak to cuchnie. Jezu, poczekaj, mówcie. Jak to musi jebać? Magis guaris tausta. Ura bauga, a patris dahis na waika. Takar. O sus tugistar. Tan hiedaha. Ja co wam powiem? Że ja... To powoli czuję wręcz zakończenie fabuły. Z jednej strony mi się to podoba, z drugiej nie. Droga do serca Kalinizile i źródło władzy Batarii. Aha. Czyli to, co w sumie tamto, tylko że tu musimy pokonać jeszcze ten cholerny psychofort i tą babkę. Dobra, czyli wygląda to tak. Poza tym, że możemy nareszcie zrobić dwie włócznie zamiast jednej, to mi się super podoba, od razu to bierzemy. To co mi się teraz stanie tu? To jest ważne pytanie. A, czyli w sumie chodzi na to, że jesteśmy w takiej sytuacji jak wcześniej przed atakiem na Udam. Tylko, że najpierw musimy przejąć ich fort, co nie będzie takie proste. Zobaczmy w ogóle, jaki mam czas odcinka. Aha, mam jaki mam. I to nie będzie takie hop-siup, ale wiecie, co wam powiem szczerze, że myślę, że zdobycie tego tygryska nie będzie aż takie długie, trudne. Powiedzmy, że ja do was wrócę za chwilkę, zanim tam dojdę. Śmieszne, sama swoją drogą. I spróbuję go złapać. A jednak, moi drodzy, pardon, bo tak sobie przemyślałem to wszystko, że jednak zabawa tam z tym tygryskiem to jednak zajmie mi trochę trasy i to na pewno się nie wy... O! Już by mnie cwani... Serio? Już jeszcze wyzwali wrogów na mnie, żeby się przywitać, co to ma być? Burroazę po prostu, burroazę! Ja sobie nie życzę takiej obecności w moim obecności, czy tam cokolwiek, no nieważne! I w sumie chcę powstanie, że przejmiemy te flaki z olejem, przejmiemy to teraz i będzie koniec. Koniec rządu! Koniec rządów słońcarzy! Tu, w tym terenie. Koniec ich będzie. Które sobie wezwali ludków, to im nic nie pomoże. A wręcz przeciwnie, to im przeszkodzi przede wszystkim. Stój tu. Tygrysie jeden. Weź się może z tym nie ruszyć, co? Widać, metoda jest czasami różna, ale bardzo skuteczna. Fuck! Ile ich się tu zebrało? Jezus Mar, ile ich tu jest? Nie ogarnią.
zginąć tam, Żydy. Fuck. Co się tu dzieje? No nie widzę ludzi. Fuck. Oh shit. Jeb. Fuck, się jeszcze jest streetem. To było jedno słowo głupie. Jedno słowo. Takie to było. Dobra, replay. Dobra, nie ma co się rozklejać. Nie ma co płakać nad mlekiem, które się rozlało. I jedziemy, jedziemy autostradą, jedziemy prosto w nich, do nich. Nie ma pieprzenia się, nie ma żeboli. Nie będzie tak tu. Dawaj, zaznaczę wszystkich. Jakieś tam na pewno góry na górze. Najpierw musimy tych załatwić, tych wszystkich krzykaczy. Że nam tu żadnej pomocy nie przynieśli, nie przywieźli. Pierron wie jeden, jak to się tam zje od nich temu. Okej. Okay. Są zmęczeni. Też jest jakiś franek. Ale mają fortecę niezłą zbudowaną. Te flaki z olejem to jednak musieli trochę kisić. Jakieś tu krzaki są, są krzaczki. Krzaki to jednak zawsze pamiętajcie, dobra sprawa. Tak. A, to tu jest ta babka jeszcze jakoś. Normalnie bym go trzasnął od razu, ale... Ale powiedzmy, że czasami spokój nas tylko uratuje. Leż tu, świrze. Tego też musimy jakoś załatwić tu. Jednak wiecie, że spokój spokojem i to jest czasami najlepsza metoda. Bo jak mi się jednak wielu nazbiera jeden ponad drugiego, czyli w sumie wiele ich będzie, to nie, to w sumie nic z tego nie będzie. To w sumie wtedy nic z tego nie będzie i to w sumie będzie kiepsko. Dobra, pytanie, co tam za lisek jest? Jest jakiś świr? Nie ma tam świrów. No tylko tego tam będzie później widział. Aha, czyli sobie muszę to jakoś podejść sprytnie. Chyba, że wypuszczę te zwierzątko, to jest też taka możliwość zawsze. Zawsze jak nie wiesz co zrobić, to te zwierzątko, które tam trzymają, można wypuścić. I to po prostu mówiąc krótko, w 99% działa. To prawie, że 100%. Dobra, nie ma się co pikalać. Ale czekajcie, bo ten jeszcze. Pan Pierre chce tu podejść, niech on tu przyjdzie. Halo? I'm here. Kurde, czemu ja się nie słowo do tamtych? Aj, teraz ten tu patrzy. Nie za dobrze. Nie za dobrze, fuck. Pytanie, czy tego tam z góry zauważył? Tu jest kamień, to tego nie powinien zauważyć. Ale tego trzeba przede wszystkim załatwić. Franka. Bang! Do dna! Aj, wezwali! Tamten świr ich wezwał. Chodź tu. Jeb, spalili mi to. Spalili mi mojego łędzia. Nie, będzie zemsta. Lecz, no lecz. Lecz. Fuck. Fuck. Ile ich tu jest? Fuck, nie. Nie, i to jest całe mnóstwo. I całe mnóstwo jeszcze do tego. Dobra. Chodź tu.
Kasz to, Adamek. Będziemy się bronić w tej wiosce. Rozwal to najpierw. Kiedyś się trzeba użyć łuku jednak. O nie! Ja nie wytrzymam tego tak! Ja nie wytrzymam tego tak, żeby tak cały dzień za nimi latać! Dawaj! Jeszcze! Bęk! Co? Sobie coś zjedz. Gdzie jeszcze ktoś został? Halo? Halo! Tam jeszcze jakiś chwil. Coś ci powiem? Łap, maczugie! Bęk, moi drodzy! Tak to się robi! Dziękuję bardzo, życzymy smacznego! Trochę soli, trochę pieprzu, trochę przypraw. I mamy! Flaki w oleju! Żarcik, kosmonaucik czy tam coś. Nieważne. Ale mamy, jest jak na... Ale to... To nie... Myślałem, że to będzie trochę trudniej przejąć, ale nam się, kurczę, teraz... Powiększyła cała wioska. Ale dobrze, moi drodzy. Mamy już w sumie 30 minut nagrania. Troszeczkę wam to tam poopinam. Te elementy, które są no, niezbyt konieczne no nagranie. No i cóż, mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Widzimy się w kolejnym, gdzie już myślę, że zaczepimy tego najgroźniejszego z najgroźniejszych tygrysków. Trzymajcie się cieplutko, milutko. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa. Cześć.